Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Jako chrześcijanie dobrze wiemy, że centrum, sercem wszystkich przykazań jest przykazanie miłości, które Chrystus ustanowił najwyższym prawem swojego Kościoła. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Przykazanie to jest swego rodzaju nowum Ewangelii. Jednak już w Starym Testamencie, czyli w księgach, które za natchnione uznają wszystkie religie monoteistyczne, także jest przykazanie miłości. Jezus wskazuje nam dziś, że to uniwersalne prawo powinno obowiązywać wszystkich ludzi. Niestety ludzkość nie nauczyła się jeszcze dobrze rozumieć tego przykazania, a co dopiero żyć według niego. Problem rozbija się o to, kto jest moim bliźnim. Żydzi czy muzułmanie uznają za swoich bliźnich jedynie wyznawców własnej religii, a innych uznają za swoich wrogów. Niestety taka mentalność pojawia się także wśród chrześcijan. Jako swoich bliźnich traktujemy tylko tych, którzy podzielają nasze poglądy i wartości. Innych spychamy na margines życia społecznego, a czasem nawet manifestujemy swoją niechęć wobec nich. Jezus wzywa nas do miłości wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, status społeczny, wyznawane wartości i poglądy społeczno-polityczne. Pierwszym przejawem tej miłości jest szacunek wobec osoby, drugim troska o nią i jej integralny rozwój. Miłość nie ma nic wspólnego z akceptacją błędnych poglądów. Nie mogę w imię miłości i tolerancji akceptować zachowań niezgodnych z normami społecznymi, kulturowymi czy obyczajowymi. Musimy jednak zawsze pamiętać o rozdzieleniu dwóch porządków. Czynu od osoby. Przypominał nam o tym dobitnie święty Jan Paweł Wielki. Czym innym jest czyn, a czym innym sprawca czynu. Temu drugiemu należy się zawsze współczucie, wyrozumiałość, tolerancja, czyli po prostu miłość. Natomiast jeśli jego czyny są sprzeczne z prawem Bożym, nie możemy ich akceptować, ale należy je potępić i we wszelki godziwy sposób próbować je naprawić. Nie można zgadzać się na zło, ale i złem nie możemy walczyć ze złem. Jedynie dobrem odniesiemy pełny triumf nad złem. Kochajmy zatem ludzi, wszystkich ludzi, i dobrych, i złych. Potępiajmy zawsze grzech, ale nigdy grzesznika. Do każdego człowieka odnośmy się z szacunkiem i módlmy się za siebie nawzajem.